Siemaneczko ludzka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2015. 17, przepraszam was bardzo, już na samym wstępie się pomyliłem, ale to nic nie szkodzi. W dzisiejszym odcinku się zajmiemy oczywiście serią od biedaka do kozaka, jak sami tutaj możecie zauważyć mapę Górale. No i się między innymi właśnie będziemy zajmowali tą serią, znaczy dzisiaj gramy na tej serii, no nie? Prosto, już siadamy do naszego John Deere'ka, myślę. O Jezu, hop. Siędziemy sobie, odpalimy, znaczy otworzymy sobie, a to mogę sobie zostać zamknięte i sobie pojedziemy sobie, zaraz wam powiem gdzie, tylko sobie pierwszy podczepimy jeszcze ten, jeszcze obciążnik naprzód do naszego John Deere'ka. Hop, ja sobie troszeczkę podgłośnie cofnie, o Jezu, nie tak, cofniemy sobie i oczywiście dzisiaj się zajmiemy sprzedażą zboża. Tak jak to powinno być w poprzednim odcinku. Tak jak to powinno być tam w poprzednich odcinkach na bolusiowie V7.1 i dzisiaj właśnie się między innymi tutaj zajmiemy na góralach. Zaczniemy sobie wywozić nasze zboże. Mamy zboże, jak sami możecie zauważyć, mamy bardzo dużo, a jest bardzo, ale to bardzo dobra cena. Pierwsze myślę, że sobie możemy zawieźć, czekajcie, tylko chudy sobie włączę. Zawieziemy, firma transportowa to tam to jest, to nie, bo to byśmy musieli wywieźć do młynu czy coś w tym stylu. To odpada, może sobie zawieziemy, co sobie zawieziemy, a tutaj ogólnie, jeśli byście nie widzieli, o, to zaraz wam pokażę, jest coś takiego, jest właśnie bardzo fajne, wywieziemy sobie jęczmień, damy sobie R, jęczmienia mamy ponad prawie 10 ton, co wywieziemy do placu załadunkowego. Później sobie wywieziemy rzepak, tak, rzepak lub słonecznik, który z tych, bo tutaj są bardzo dobre ceny niektórych zbóż. Czekajcie, gdzie to jest plac załadunkowy? Oj, ocie pierdziele, na samym wstępie aż tak daleko musimy jechać. Ale no nic, no co poradzisz, jak nic nie poradzisz, sobie byśmy mogli, dobra, pojedziemy sobie tak. Tutaj, ok, wiem gdzie między innymi sobie pojedziemy tutaj przez farmę, wyjedziemy sobie na drogę. O kurde, tu dziury, koguty załączone oczywiście jakby inaczej. Mam nadzieję, że tutaj jakoś przejedziemy, wyjedziemy. O kurde, tutaj są tory, zapomniałem, więc musimy jakoś to ogarniemy, bo chciałem jechać drogą asfaltówką. Ale z tego co widzę to nie da rady, bo tutaj jest pociąg właśnie, czyli już wiem gdzie będziemy resztę zboża wywozić i teraz w prawo, nie, czekajcie, nie, teraz nie w prawo, pojedziecie do tamtego placu załadunkowego, a dobra, wiem gdzie, tutaj w lewo sobie pojedziemy, troszeczkę inną drogą pojechałem na samym początku, ale to tam mniejsze o to. Tak, dzisiaj odcineczek, dzisiaj widzicie chyba najprawdopodobniej w sobotę, wczoraj również był z Górali, w sobotę lub niedziela, o ile się nie mylę, to się powinno pojawić właśnie w ten dzień, ale zresztą sami zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, bo to mnie w sumie bardzo też ciekawi jak to wyjdzie, pożyjemy, zobaczymy, zresztą tutaj widzicie niektóre rośliny też nie urosły, ale to mniejsze o to, wolne, więc możemy lecieć sobie. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę oraz przycisk subskrybuj, jeśli tego nie zrobiliście, bo mnie to bardzo, ale to bardzo motywuje. To jest tak w miarę ustawione, ale lusterko, ale to już jest tak konkretnie do dupy, że ja cię pierdzielę. Ale to tam mniejsze o to, a sprzedajemy dzisiaj zboża, a to jest tym spowodowane, iż aż ponieważ będziemy zbierali na kombajn, znaczy na kombajn, tak, no na kombajn, bo będę chciał sprzedać bizona i będę chciał kupić jakiś lepszy kombajn, ale na razie sobie posprzedajemy i weźmiemy sobie w przyszłym odcinku już na testy jakiś kombajn. Jak dobrze pójdzie, mam nadzieję, że dobrze pójdzie. Moim planowanym zakupem jest jakiś kombajn Class Dominator lub New Holland CC5.10. O ile się nie mylę, to taka jest nazwa. Dobra, już wiem gdzie. Gdzie trzeba jechać, jeszcze tylko jedno. Nie tył. Albo na lewą stronę wykiprujemy, to tam mniejsza o to. No widzicie, mamy John Deere'ka i sobie możemy tak szybko zapieprzeć tym John Deere'kiem naszym, 53 km na godzinę, to naprawdę jest sporo, a w sumie się nie zważyliśmy, więc troszeczkę lipa, ale to ten, a to nie, muszę jednak na prawą stronę, prawa, ok, i to wysypiemy,
Hop, zobaczymy, ile funduszy dostaniemy. Za to dużo zapewne nie dostaniemy, ale zawsze to jest coś. No 10, 11,5 tysiąca, no 11,5 tysiąca. Więc naprawdę troszeczkę jest. Zaraz powozimy te słoneczniki, soje, bo naprawdę tego jest bardzo dużo. Jest, są ponad 2 tysiące, to wszystko kosztuje. Więc to mnie bardzo cieszy, a tak jak pszenica stoi chyba 1500 czy coś w tym stylu. To jest naprawdę bardzo duża, dobra cena tego. Nie? I na pewno się dzisiaj przejedziemy pociągiem, aby to sprzedać. Bo mam większe zboże, żeby wywieźć na pociąg, bo tam jest właśnie najlepsza cena na tych pociągach. Ale właśnie Rafik zrobił tak, że są dwa na pociągi na sprzedaż, że jest plac załadunkowy, nie, jest firma transportowa oraz wiejski elewator zbożowy jest na pociągu, żeby można było sprzedać. No i mnie to w sumie bardzo cieszy, że coś takiego zrobił. Tutaj widzicie sobie przyczepkę, pod tym możemy podczepić, ale na razie nie będziemy kupowali, bo nie mamy aż tak dużo pól, no nie. Później kiedyś w przyszłości zapewne tak zrobimy, ale to jeszcze czas na to jest, bo tutaj jakbyśmy mieli takie, o Jezu, na szczęście wyprzedziłem, takie pola jak na przykład 49, to tam już by było sporo, nie? A jak my mamy 69, 77, 78, 66 i 59 pole, no to dużo tego tam nie ma, no nie, znowu zboża, więc jedna przyczepa mi wystarczy, mam nadzieję, że zdążę. Owszem, zdążyłem, więc nie miałem co hamować. Tylko mnie ciekawi, gdzieś tutaj się to będzie skręcało chyba. A okej, okay, wiem gdzie. Tutaj się będzie skręcało, więc niedaleko mojej farmy. Więc całkiem spoko tam skręcić, żeby wysypać sobie tam no, na hub przeładunkowy. My sobie tutaj skręcamy. No cały czas jedziemy na pełny w sumie. Taki luźniejszy dzisiaj odcineczek. W przyszłym już odcinku na pewno coś porobimy, jakieś żniwa. Żniwa na pewno będą w przyszłym odcinku. Ale jeszcze nie wiem, czy naszym kombajnem, czy nie naszym. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tam stoi nasza przyczepa. Nie mam bladego pojęcia, jak Wam się spodobał mój ostatni odcineczek. A to jest spowodowane, iż aż ponieważ nagrywam to odcinek po odcinku. Dobra, 11 ton weszło. I jedziemy sobie dalej. No tutaj na farmie widzicie, nic się nie dzieje mojej, bo się co się ma dziać, jak tam nic nie robię, no nie? Tutaj mamy łąkę, więc tutaj kiedyś było pole, pamiętam to jak dziś. No i na pewno będzie git. Może jeśli jeszcze zdążymy, to zrobimy jakieś misje, bo Wam obiecałem, że zrobię jakieś tam misje, ale to zobaczymy. Boże, tym kurwa autkiem on jedzie 30 na godzinę. A ja go i tak nie będę wyprzedzał, ponieważ tutaj skręcam właśnie w tym momencie. Dobra, my na wprost jedziemy. Nawet się nie będę ważył, bo tak prowadziła waga. Ile ważymy? 15 ton 400. Więc w sumie to waży, no najwyżej sporo, że tak powiem. No 4 tony waży sam ciągnik z przyczepą, ponad 4 tony. A zobaczymy, ile na pusto będę ważył. Do tyłu teraz będziemy wysypywali i będzie gitara się ma. Hop, zobaczymy, ile na pusto będziemy ważyli naszym ciągnikiem, bo to mnie bardzo ciekawi. Albo przynajmniej tutaj działa ta nawet bryłka złota jest. Ile? Aha, 13400. Dziwna zawaga, dziwna, naprawdę dziwna. Oj, opierdolę. A, bo brama jest zasuwana. A to od którejś do którejś godziny jest czynna. A to tam mniejsze o to. No teraz weźmiemy sobie soję, sprzedamy. Pojedziemy i sprzedamy soję zaraz. Wszystko wywieziemy. No tutaj troszeczkę te gałęzie mi wkurzają. Może coś pozmieniam na tej mapie, zobaczymy. O, umie się zajmować między innymi mapami, ale tu na razie nic nie będziemy dodawali. Na razie będziemy grali na takiej mapie, jaka jest. I będzie fajnie, będzie ładnie. Koguty w sumie mogę wyłączyć, ale Rafik się nie postara, bo dał oryginalny syp. Jak na jego mapę przystał oryginalny syp, to troszeczkę dziwne. Ale oj tam. No, wiejski elewator zbożowy, więc to już pójdzie na inne, wszystko pójdzie na inne praktycznie. Tylko chyba pszenica i właśnie słonecznik pójdzie na to samo pociągiem.
Bo to są dwa pociągi, są dwa pociągi zrobione i zależy, do którego będę jechał, nie? Zobaczymy. No już mam 2 motogodziny wyjeżdżone tym John Deerkiem. No dużo nie jest, nie? John Deerek fajny. Zresztą, jeśli ktoś był na poprzednim odcinku, to wszystko mówiłem, co i jak, dlaczego tak robię. No, jeśli ktoś nie wie, to niech sobie oglądnie poprzedni odcineczek, bo tutaj jest większa mapa i myślę, że takie coś będzie git całkiem. Ile ważymy? No, 17 ton. Nie wiem, dziwna ta waga. Może ta z tej strony jest prawdziwa, ale z tamtej, że 13 ton ważył sam ciągnik, to naprawdę dziwne. A czekajcie, ja jeszcze sobie włączę pociągi, bo nie mam włączonych. Ok, tak. Teraz jeszcze pojedziemy z rzepakiem. Ok, rzepak zaraz zawieziemy. Wszystko posprzedajemy. Jezu, ale dropy są dziwne. Od czasu do czasu. Nawet bryłka złota jest, ale ja nie potrzebuję tej bryłki złota. Uff, na całe szczęście się otworzyło. Nie widzieliście tego, coś tam musi być takiego, nie ten tak jest. Z tamtym, ale tam mniejsza o to. Skręcamy sobie tutaj. I będzie całkiem fajnie, całkiem git. Że tak powiem. Ale mapa jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, bo sobie gram na innej serii. Znaczy sobie gram tak poza odcinkami na tej mapie, więc jest naprawdę zajebista mapa. Jeszcze dwa transporty wykonamy i opróżnimy nasze magazyny wszystkie. No tutaj jeszcze nam co został? Pszenica i tyle, albo no pszenica i no pszenica i tyle. A elewator zbożowy gdzie się znajduje? Ło, kawałek też mam do elewatora zbożowego. Nie wiem, co on tak od siebie odstawił znaczy nie maszyny, tylko skupy. Ale też jest bardzo, jest dużo, jest chyba 3 czy 4 gospodarki, nie, są 3, jest na owce, na świnie, na krowy i chyba jeszcze na coś jedno mi się zdaje. Albo nie wiem, albo są 3 na owce, świnie i krowy, bo to na pewno są te 3, które wymieniłem, czyli na owce, świnie i krowy. Bo na krowach i ja gram, miałem grać na świniach, ale to stwierdziłem, że nie. No tym ważymy 16 ton. Ale tam mniejsza o to. Wysypiemy jeszcze zaraz, pojedziemy po pszenicę i pszenicę również wysypiemy. No stałe 60 fpsików. Mogą być drobne dropy od czasu do czasu, tak jak na przykład teraz były 2 spadki FPS-ów, ale te 2 spadki FPS-ów, dwa spadki, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, to tam jest to mniejsze o to. No na całe szczęście, że wyjeżdżamy tak na pełnej, pizdzie za przeproszeniem i że nic nie wyjeżdża nam żaden samochód, no nie, to jest też naprawdę coś fajnego. Myślę, że na tej mapie Wam się właśnie spodoba ta seria i będzie jeszcze bardziej oglądalna niż na Bolusiowie, mimo chociaż na Bolusiowie była też bardzo, ale to bardzo oglądalna ta seria. To mnie cieszy bardzo. Będę chciał właśnie kupić nowy kombajn i nowy siewnik. O Jezu. Nowy kombajn i nowy siewnik. To będę w to celował. No jak siewnik, to też nowy pług, no nie? Zobaczymy. Bo ciągnika miałem kupować, ale że wziąłem tego John Deere'a, to stwierdziłem, że nie będziemy przecież kupowali w razie ciągnika. Jakiś, że tak powiem, sentyment do polskiego gospodarstwa musi być. Znaczy jest tam parę tych maszyn, nie? Ostatni to wywieziemy i będzie git. I sobie lecimy już na pełnej. Dalej z tym wywożeniem. No na tą przyczepę ile wchodzi? O ile się nie mylę, to chyba 14 ton. 14 lub 15 ton, więc naprawdę przyczepa jest bardzo pojemna. I to mnie cieszy, bo jak będziemy kupowali już te większe pola, to już będzie miało co robić. No i pług na pewno będę chciał zakupić też pod tego John Deere'ka. On jest w sumie ten z tej słabszej wersji, że tak powiem.
ale to tam mniejsze o to. Hop, wysypiemy. Wysypiemy, niech się wysypuje. Niech się wysypuje. My sobie wejdziemy do któregoś. Łocie, panie. Ale kurwa wagonów. Ale czekajcie. Tak, al. Ja jestem gdzie? Tutaj i on leci tak tu do wiejskiego elewatora zbożowego. Poszukujemy. I to będą tak. Wiejski elewator rzepak, soja, rzepak i soja. I tyle. Okej. Okay. Ja cię pierdzielę. Ja pierdolę, ile wagonów. Więc cofniemy head pod najbliższy wagon. Pod pierwszy wagon. No bo wiem, że soja ma iść. Hop. Rzepak też ma iść. Rzepak ma iść, tak? Rzepak, dobrze, tak. Rzepak i soja, ok. I soja, bo słonecznik pójdzie gdzie indziej. No zobaczymy, ile za to dostaniemy. Myślę, że troszeczkę funduszy na pewno dostaniemy. A ile dokładnie, to nie mam bladego pojęcia, więc wam nie powiem. No soi mamy 12 ton, a rzepaku mamy 10 ton. Na pewno tam? Tak, bo to tak leci, więc będzie git. Ustawimy sobie na pełnej prędkości. No a do firmy transportowej też mam blisko, więc fajnie. Zobaczymy, jakie tu są krajobrazy. No. Tutaj jest naprawdę łąk jest naprawdę sporo. No, gdy jadę pociągiem, również mi nie spadają spadki FPS-ów. Nie mam spadków FPS-ów. Łe. Ale tamtemu się gościowi udało. A no, fajnie, fajnie się wszystko zamyka. Więc naprawdę mi się to podoba. Naprawdę, pól z łąkami tutaj jest sporo. Więc to mnie cieszy. Łe, długa prosto teraz. To troszeczkę jest, że tak powiem. Kurde, przejazdów też jest sporo, z tego jak słyszę, jak się to zamyka. No tu pola widzicie sami różnego kształtu, na przykład to 89, które na pewno będzie trochę dużo kosztowało. Ale to tam mniejsze o to. No screena sobie zrobiłem. No nie wiem, czy się przyda taki screen, czy nie, ale już się z tego, co widzę, a nie, gdzie? Gdzie się zbliżamy? Jeszcze kawał drogi mamy. No tutaj co chwilę są te zapory się zamykają. O, tu jest fajny przejazd pod torami. Naprawdę fajnie, fajnie. No a te pola myślę, że kiedyś będę chciał zakupić. A jo, pierdziele, jak to ładnie wygląda. Czekajcie, bo to tutaj, no nie? Ta jo, trzeba zacząć hamować, bo nie wyhamujemy zaraz. O, idealnie. Za rzepak dostaliśmy 24 koła, a za soję... Zaraz sprawdzimy, ile za soję dostaniemy. Za soję 34,970. To teraz jeszcze co tutaj zostało nam? Tutaj teraz. Firma transportowa to słonecznik i pszenica. Więc mamy już 135 koła. Więc naprawdę troszeczkę dużo funduszy będzie. Więc to mnie cieszy, trzeba będzie je bardzo dobrze wydać. On do tego zaczął sypać, tam do tego. Hop. No z pszenicy mamy 11,5 tony, a słonecznika 10, 11 prawie. Więc też, naprawdę, troszeczkę funduszy dostaniemy za to. Więc to mnie cieszy, że tak powiem. Tylko tak, ja już sobie mogę w sumie lecieć. Dobra,
Możemy sobie lecieć. Hop. O, tutaj się ładnie zapory zamykają. Ciekawe, co by się stało, jakby się zamknęło poczta. Jakby samochód wjechał wtedy, gdyby się te zapory zamknęły. No, ciekawi mnie też to. No, do firmy transportowej też kawałeczek mamy. O, tutaj jest słoneczny na przykład na tym polu. Też jest fajny, fajnie to wygląda. No, jest 10 minut już odcinka jest. Tutaj jest takie rozwidlenie jakby. Naprawdę, podoba mi się ta mapa. Fajne ukształtowanie terenu i w ogóle. Grafik się naprawdę z każdą mapą stara. Teraz słyszałem, że ma kolejną robić. Tylko jakieś chyba PGR. O ile się nie mylę. Nie czekajcie, bo to gdzieś tutaj, no nie? A nie, tu kawałek jeszcze jest. To co, czy nie to? To, jo, to. Łe! Nie wyhamuje. A może i wyhamuje? Zobaczymy. No, żeby tak było ze 170 koła, to by naprawdę fajnie było. I... sprzedamy pszenicę za 17 tysięcy, a rzepak za 17 tysięcy za pszenicę, a za rzepak ile dostaniemy? 29, więc też troszeczkę jest. Teraz sobie zwrócimy, zjedziemy tą naszą maszyną na farmę. No mamy 182 tysiące, więc naprawdę to jest bardzo dużo pieniędzy. I to mnie cieszy, no nie? No, że tak powiem. Dobra, możemy lecieć sobie dalej. Teraz sobie zapewne zrobimy jakieś misje czy coś w tym stylu, bo chcę właśnie sobie o tam na tamtym polu na przykład koło farmy zrobić, ale to zaraz zobaczymy, żeby wiecie, ceny pól pospadały, ja przy okazji coś zarobię kasy, no nie? Że tak powiem. Jest, już się zapatrzyłem. Tam, gdzie nie trzeba, że tak powiem. Dobra, teraz John Deere'em możemy wjechać do garażu. Znaczy tutaj do wiaty. Hop. Tutaj staniemy. Sobie pójdziemy porobić jakieś misje, myślę. A zresztą sprawdzimy w międzyczasie, ile mamy minut odcinka. Łe, 24 wychodzi. Nie ty. Aha. O, tym sobie na przykład zrobimy misję, zobaczymy. Ołe. Zobaczymy sobie na szybkości, zrobimy tą misję jedną i skończymy odcinek i tyle. I będzie gitara siema. Ale widzieliście, sami dawało mi maszyny z modyfikacji, więc naprawdę fajne, fajne szacun dla farminga. Co nie wiem, na jaką szerokość ogólnie to rozłoży, ale myślę, że na... Łe. Dobra, możemy odpalać. Łe, czemu mi się nie włączyło? Dobra, i lecimy sobie na pełne, jeszcze sobie zrobimy tą misję. I zakończymy wtedy odcineczek i będzie git. No to pole też jest bardzo fajne, fajnego kształtu, co mi się podoba. Bardzo, ale to bardzo. No jest nierówne i jest fajne. Może nie jest jakieś nie wiadomo jakie duże, ale jest naprawdę mega, mega fajne. Spadki chyba były przez chwilę, ale tam mniejsze o to. Jak są drobne, to przepraszam bardzo za to. Wiem, że tamto pole kurwa nie należy do mnie, do chuja. Jaka to jest gra czasem zjebana. No tam mam jakieś spadki, a to mniejsze o to. O, tu jeszcze przejedziemy raz dookoła, już pole będzie skończone, no nie? Więc fajnie, naprawdę fajnie. W przyszłym odcinku będą już żniwa, tak jak wam mówiłem. Teraz pieniążków też troszeczkę zarobimy za misję.
więc to mnie również cieszy. No, tam dojedziemy najprawdopodobniej do końca i będzie na tyle ze zadanka. Nie, nie mam lodego, ale co tylko ponad 20 minut odcineczek zapewne wyszedł. No i będę też kupował te oryginalne maszyny. Zależy jak to będzie. O, i fajnie, skończona misja. Tyle dostałem 3... prawie 4000, więc mi się cieszę bardzo z tego powodu. A ja Wam bardzo również dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli się spodobał, nie zapomnijcie zostawienia łapeczki w górę oraz przycisku subskrybuj. Kolejny odcineczek już w poniedziałek, więc do następnego odcineczka. No i siemaneczko!